Cześć, siemanko, z tej strony Addison i witam wszystkich na moim kanale w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 21. W tym odcinku omówię drugą część eventu Champions League Group Stage. Do tego też odbierzemy kartę 80+ z eventu Harvest Fest. Do tego jest nowa drużyna tygodnia, jest Haaland. To tworzymy jakieś 2-3 paczuszki właśnie za coinsy. Zobaczymy, może się uda go trafić. Do tego tradycyjnie postępy, co się zmieniło w ciągu tych ostatnich kilku dniach, jak nie nagrywałem właśnie odcinków. No i jakoś to właśnie w tym odcinku poleci. Też jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mojego profilu na Instagramie Addison FIFA Mobile, serdecznie polecam wbić. Brakuje no chyba 6 czy 7 followków do 3300 obserwujących. To właśnie może się po tym odcinku uda to dobić. To też właśnie wpadajcie, no na głównym koncie. Dzisiaj będzie odcinek z głównego konta, jutro będzie właśnie przebudowa składu na drugim koncie na 11 ekstra klasy. No i zaczniemy pewnie od czego tu zacząć. Group stage zostawię sobie na później. Zaczniemy sobie może od overallu. Na razie stówka, ale to się zmieni no w poniedziałek już pewnie, może w poniedziałek, wtorek będzie odcinek tutaj z upgrade'u właśnie składu. Wpadła jedna zmiana, jak widzicie, właśnie na napad, bo jest Kramaric za Lewina właśnie 89, to sobie Kramaricia kupiłem, ponieważ kupiłem go temu, bo Star Pass się właśnie kończy za 6 dni. No i tutaj właśnie jest w tej ostatniej Star Story, właśnie jest ten Lewin do odebrania, no do odebrania będzie oczywiście free to play, bo brakuje jeszcze 50 tych star tokenów, no i właśnie tutaj Lewin będzie do odebrania za darmo po prostu. No i wtedy jego cena spadnie na pewno tak poniżej miliona, to gdzieś tak będzie w granicach właśnie tego miliona. To właśnie sobie go sprzedam za jakoś 2 chyba miliony jakoś, tak, chyba 2 dni temu. To sobie właśnie go odbiorę i też tu sprzedam, jakieś końce padną, nie? Bo trochę też właśnie w dewizjach udało się pograć. No Star Passa nie kupowałem, no i na razie się wstrzymam z wydawaniem pieniędzy właśnie na grę. I tak, tutaj właśnie dewizje, tutaj właśnie te miliony końców powpadały, ponieważ w head to head tutaj było właśnie przy 925 kapsach właśnie milion końców, no i właśnie tutaj wpadł ten milionek. Z VS Attack tutaj wbiłem wcześniej, to też tutaj milion wpadł. No tutaj trochę rangę zbiłem, bo robiłem te wyzwania do ikon. To właśnie sobie tutaj zbiłem rangę, żeby z tymi 6 kartami Zangi wcześniej, żeby się łatwiej to grało, żeby te meczyki się wygrywały, bo trzeba było 15 wygrać. Turniej weekendowy to będzie oczywiście odcinek w poniedziałek, bo dzisiaj dopiero ten turniej będzie. 2 jeszcze wpadną właśnie za dzisiaj, za sobotę, niedzielę, jeszcze poniedziałek, no i na pewno się uda ten order odebrać, wszystkie nagrody, to też będzie odcinek właśnie w poniedziałek. No i tyle, sezony, no nie, na razie nic nie grałem, powiem tak, że ten tydzień w ogóle nic nie grałem, tak samo właśnie odcinków nie było, bo cały tydzień właśnie pracowałem i nie miałem, kurczę, jak tego grać, a wieczorami mi się tego nie chciało, to sobie wolałem właśnie te questy właśnie trochę head to head podcisnąć i właśnie te, no te dzienne wyzwania w head to head i w VS Attack, żeby tam 3 te meczyki wygrać, te zadania porobić, żeby te bilety mieć. No na razie tutaj 60 tych właśnie medali zdobyłem, no i aktualnie pauza, no będzie trzeba to kiedyś z czasem grać, no ale na razie taka pauza. Też w sumie na drugim koncie trochę podcisnąłem tą head to head, żeby coinsy mieć. No i temu tych sezonów tutaj nie grałem. Tak, matchupsy. Matchupsy też tutaj będzie trzeba grać. Jeszcze nic nawet nie grałem. 19 biletów mam. No to będzie też trzeba tutaj pograć, żeby te perki zdobyć. Bo też tutaj chyba 250 muszę teraz dozbierać. Mam 211, no to do plus 1 overall będę miał. 250 potrzeba. No i tak, dalej tutaj. Po kolei, drużyna tygodnia na razie nie, dobra, Champions League jest druga część właśnie eventu,
No i tutaj właśnie już na starcie było można, jeżeli ktoś kupił Star Passa, to właśnie 100 punktów, no group pointów miał więcej po prostu za kupienie Star Passa. Tutaj właśnie ta główna zakładka, no praktycznie to jest kopiuj wklej jak było właśnie pierwszej części, bo to samo co było, tylko tyle, że tutaj właśnie są trzy meczyki, był chyba pierwszy PSG, druga Borussia i teraz jest Manchester City. To właśnie tutaj za trzy ukończone skill game'y minimum na jedną gwiazdkę. Też tutaj właśnie wymaganie, że robiąc skill game na trzy gwiazdki dostaje się co nie, no dwa razy, bo oczywiście tutaj na trzy gwiazdki choć raz i tutaj, no i tutaj właśnie się odblokowuje to więcej, no więcej punktów można po prostu dostać. Na przykład za 6 gwiazdek 30, tutaj za minimum 2, jeżeli ktoś nie właśnie tutaj najlepiej. No pierwsze to oczywiście na 3 gwiazdki, pierwszy skill game, drugi, później się pierwszy tam cały czas gra, żeby tą energię cały czas zużywać. No ale to dosyć łatwe jest, to nie jest takie dosyć trudne, jak to się włącza i co tam się robi normalnie. To dosyć to do ogarnięcia jest. Tutaj oczywiście też są rank-upy za 10 wygranych meczyków. Jest właśnie 5 rarek do rank-upów. No i tutaj specjalne mecze też będą, odcinki na pewno z tych paczuszek, bo też właśnie są tutaj fajne karty do trafienia. To właśnie za te player tokeny będziemy otwierać paczuszki. To też właśnie są specjalne meczyki 16, no i też oczywiście za wygranie wszystkich jest 50 group pointów. No i tutaj kolejna zakładka, w sumie główna, bo tutaj już same nagrody do odebrania. Jest ikona normalnie fertka z markingiem. No powiem tak, że naprawdę ta ikona wygląda dosyć fajnie, bo statystyki ma wyborne. No do zrobienia jest oczywiście free to play, kto ma gemy, bo chyba 12,5 tysiąca gemów trzeba właśnie wydać, żeby właśnie tą ikonę 92 odebrać. No tutaj już ta prime jest poza zasięgiem, bo tu chyba trzeba jakoś 80 tysięcy FIFA pointsów. A w przeliczeniu to jest gem pod groma normalnie. To już to jest prime ikona poza zasięgiem. Karty są dosyć fajne. Są dosyć fajne. Jest na przykład Alisson z Number One'em. Też dosyć fajnie on wygląda. No ale już no, nie do zrobienia na free to play jest Timo Werner. Też karta dosyć fajna na LW. Do tego tutaj Korona, jakiś skill boost, dribbling, ale też tutaj już to są karty poza zasięgiem, ale na luziku można zrobić bez wydawania FIFA pointsów, bez wydawania gemów, tylko grając na skill game, kupując staminę za końce, to można sobie na przykład kartę 91 odebrać na luzie, czyli albo zapatę z finishingiem, na przykład kto robi ligę włoską. To napastnik bardzo fajny. Też kurczę, trochę te longshoty wyglądają słabo. No ale tak samo mam właśnie z Sancho, bo Sancho ma chyba tam 60 coś longshotów, ale i tak każdą piłkę wpakuje do siatki. To te longshoty to tak w sumie to bardziej na finishingu zależy. No skill boost też właśnie pod to. To naprawdę to zapata wygląda dosyć fajnie. No i albo Dembele, kto robi La Ligę. No tutaj z Bundesligi nikogo jak dla mnie nie ma. Skill boost speed. No i to wygląda. I Dembele też dosyć fajnie wygląda. Też do head to head by się fajnie nadawał na skrzydło, żeby napędzać akcję 108, 107. No i to wygląda naprawdę rainbow. No i ta, no ja to pewnie tutaj kogoś zrobię też na sprzedaż z tych 91, albo może nawet ukończę całą ścieżkę, bo też można sobie całą ścieżkę ukończyć i jeszcze sobie odebrać no kartę Ander Herrera 85, albo tutaj z Interu Mediolan Ambrosio. To tutaj właśnie można całą ścieżkę sobie ukończyć, bo tutaj właśnie są 200 player tokenów, na przykład są chyba rank-upy gdzieś. Dokładnie. To też tutaj właśnie, albo można sobie całą ścieżkę ukończyć i odebrać sobie jeszcze kartę 85, albo na przykład jedną kartę.
na przykład do tych skill boostów, no i później pół miliona końców, no i karta albo 91, albo 91 również. Albo Dembele, albo właśnie Zapata. Też w sumie może tutaj wyliczenia pokażę, bo też mam tutaj właśnie te wyliczenia. Właśnie się tak to prezentuje. No wszystko, co jest na zielonym, to właśnie to... Albo kart... No oczywiście, kartę 91 można odebrać jedną z dwóch, czyli albo Dembele, albo Zapata. No zobaczymy, ja tutaj albo będę całą ścieżkę robił. Na drugim koncie może kogoś będę robił tak, żeby właśnie sprzedać, czyli może jakąś kartę 91, ale na głównym może całą ścieżkę, no i jakąś kartę 85. No tutaj wszystkich punktów można 1295 zdobyć. No i tak to wygląda też, może tak o, z takiej perspektywy pokażę, jak to wygląda. No i dobra, lecimy do gry. Tutaj jeszcze ostatnia zakładka Player Box. I tutaj będziemy otwierać sobie paczuszki. No 50 tych właśnie tokenów zawsze wpada po 20 za odświeżenie właśnie. To właśnie tutaj 50 tych tokenów pada. Już jedną paczkę otworzyłem na samym początku, bo tam było właśnie w tej poprzedniej zakładce, było można 100 tych punktów chyba przy czwartej nagrodzie odebrać. Otworzyłem jedną paczkę, żeby coś trafić, sprzedać, no i oczywiście trafiłem przysłowiową łabiznę normalnie, 80 chyba overall. Nie wiem, czy to był jakiś pomocnik, chyba tak. To właśnie tutaj teraz EXP się pojawił. Zawodnicy są, no bo oczywiście tutaj tak jak było właśnie w pierwszej części, czyli tutaj jest jedna część tych kart, no i tutaj jest druga część. Są trzy karty 90 overall. Tutaj na przykład jest Boateng, którego no na przykład mógłbym wymienić za tego Boatenga, co mam właśnie zwykłą elitkę. To właśnie jest tutaj Boateng 90 overall, no i też wygląda dosyć fajnie, no skill boost do siły. No i te statystyki wyglądają naprawdę dosyć nieźle. No ale tutaj z drugiej strony jest karta, którą jeszcze bardziej bym chciał do składu. Thorgan Hazard 94, skill boost dribbling. No i tutaj właśnie tą kartę na pewno chciałbym do składu, ale pierw trzeba ją trafić, bo żeby ją kupić, to pewnie też trzeba z takie 6 milionów końców na pewno wydać. Też w sumie może później sobie zobaczymy, po ile właśnie ten Hazard chodzi na rynku. No i tak, tu jedną paczkę otworzyłem, nic nie trafiłem, no ale resztę punktów, jak będę miał, no to oczywiście na odcinkach sobie będziemy otwierać te paczuszki. No i tyle, jeszcze polecimy właśnie Harvest Fest. Tutaj będę miał kartę 80+, no tutaj jeszcze event będzie trwał tydzień. No to tutaj właśnie to już bliżej końca ten event. Tutaj oczywiście SBC się odświeżyło, też będzie trzeba je wykonać. I tutaj chyba ta zakładka Feast, czy nie? Nie, to chyba ta ostatnia będzie. Bo tutaj są właśnie, no mam 650 punkcików. 1000 na pewno sobie dobiję. To sobie odbiorę tutaj właśnie Perina, żeby sobie sprzedać. Na sprzedaż. No i tutaj Field. I tutaj właśnie będziemy mieli kartę 80+. Jest masterek Julian Draxler. No zobaczymy tutaj. Na razie najlepszy traf w tej edycji to jest 84. David Silva to mój najlepszy traf właśnie w tej edycji. Jakoś farcika jeszcze nie ma. No zobaczymy, może teraz to się zmieni. No jednak nie, ale mamy bramkarza 81. No i tak, no na razie tutaj lipa normalnie z tymi fartami. Aha, tutaj to muszę odebrać pierw te trzy ścieżki całe ukończyć, wtedy się odblokuje właśnie to, ale i tak tutaj ukończenie jeszcze jednej ścieżki to już chyba jest poza zasięgiem. No tutaj pewnie teraz będę sobie w końcu leciał. No i tyle, tutaj byłoby to na tyle. Team of the Week. Zobaczymy, tutaj będę miał... Mam tokeny, ale na razie tych tokenów nie będę wydawał, bo mógłbym na przykład dwie paczki takie otworzyć. To jest 65+. Ale na razie sobie poczekam na
lepszą drużynkę tygodnia. To jest na przykład taki bramkarz, który grał chyba w meczu na trzech pozycjach, bo chyba był pomocnikiem, obrońca, na końcu chyba przy rzutach, jak były rzuty karne, to właśnie stał na bramce. To właśnie dostał kartę Team of the Week, coś wczoraj na ten temat czytałem. To też taka ciekawostka. No i zobaczymy, jest tutaj Lennon jako najlepszym zawodnikiem. 86. Jest oczywiście Lukaku 85. No i tutaj właśnie karta, która mnie ciekawi najbardziej, którą chciałbym do składu. Erling Haaland za 4 bramki przeciwko Hercie Berlin. To karta zasłużona. No i zobaczymy. 3 paczuszki, no może na razie zobaczymy 2. Jeżeli żadnej karty 80 plus nie trafię, no to otworzymy jeszcze jedną paczuszkę. Chyba że w pierwszej trafię Haalanda, no to już może już nic nie będę otwierał. No ale zobaczymy, zobaczymy. 3 paczki takie otworzymy. Mam końce, no to można trochę wydać. No i zobaczymy. Pierwsza paczka. No i mamy 82. No i tak, no i mamy 82 Sevilla. No zobaczymy, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Otworzymy, niech będzie, już mamy elitkę. No i zobaczymy teraz tutaj. Ogbonna. Tak, no i tutaj. O, i mamy tego obrońcę pomocnika bramkarza trafionego. Normalnie. 66, no i ostatnia paczuszka. Zobaczymy, co tutaj w tej ostatniej trafimy. 70, 72 i mamy tutaj Perotti z Fenerbahce. No i na tyle, no tu jeszcze jednej nie będę otwierał, albo dobra, taka bonusowa. Taka bonusowa, niech będzie. Ostatnia, czwarta paczka. No już piątej na pewno nie będę otwierał. No i chyba się nie... Chyba nie było warto. Chyba nie było, no. Nie było warto. Dobra. Będą karty na SBC. No i tak, tak to wygląda. Składzik, może jeszcze szybko ten składzik pokażę. Jak mówiłem, będzie odcinek w poniedziałek lub we wtorek właśnie z rozbudowy. Tutaj może bijemy wtedy z jakieś 102, 103. Do zmian to oczywiście będzie wymiana Haalanda. Tutaj na razie Kramaricza sobie zostawię. Karty na pewno jakieś sobie podbijamy. Na obronę będę jakąś jedną kartę chciał rzucić. No i tutaj właśnie Birkiego będę miał właśnie chyba we wtorek dopiero. Czy w poniedziałek chyba nawet. I wrzucimy Birkiego. No do obrony to będę tutaj właśnie chciał sobie Alabę kupić. Też jeżeli będzie już Star Pass dostępny, to właśnie Alaba pewnie też trochę spadnie na cenie. Ale i to dalej będzie po prostu nie do zdobycia free to play. Alaba pewnie jest teraz drogi. Zobaczymy, po ile jest Alaba. No pewnie gdzieś około 4 milionów. Pewnie jakoś tak na luzie będzie, no 4,5, 4,400. No 3,800, to i tak mam trochę za mało końców. No ale tutaj właśnie za Boatenga, jeżeli chyba że trafi Boatenga właśnie UCL, no to wtedy może Boatenga sobie zostawię, a jeżeli nie, to będę właśnie sobie chciał właśnie Alabę właśnie kupić do składu. No i tak, no i tak, jeszcze zobaczymy, po ile właśnie ten Hazard jest. Pewnie około 10 kosztuje. No jeżeli ktoś go trafił na przykład wczoraj po 20, no to milionerem po prostu został. Siódemeczka chyba, 7,5. 6700 już teraz. No ale zobaczymy, jeżeli go trafię, to też do składu wrzucę. Chyba że stanieje mocniej i będę miał końce, to sobie Hazarda kupię za Sané. No i taki, no planuję zrobić taki składzik z Borussii Dortmund na koniec edycji. Też już właśnie przewaga jest właśnie kart z Borussii. 3 karty z Bayernu, jedna z Hoffenheim, no i bramkarz właśnie z Wolfsburgu.
No i tak to wygląda. Też możecie w komentarzach napisać, jaki wy macie aktualnie overall. No i z mojej strony byłoby to tyle. Yo, i do następnych odcinków. Elo.